ta nowa mogiła, którą niedawno zlokalizowaliśmy metr do metra. To jest mogiła 5 metrów. Grave, which we recently found. It's 5 meter by 5 metrów na 9. By 9. Więc to jest mogiła tych Żydów, którzy po dokonaniu tej całej masakry głównej zostawiono około 20 kilku Żydów na koniec, żeby zakopali ten duży dół, i wówczas poprowadzono 40 metrów 50 dalej na dół już wykopany i zamordowano. This is a mass grave of Jews. They left at the end about 20 people. They took them to do all this work and help to do this murder. And when they killed all Jews, they took those 20 people about 50 meters away and they killed them as well at the end. Do we know if the bodies are still there? Does Mieczysław's bodies are still there? Czy ciała są tam jeszcze w środku? W tej odkrytej nieruszone są. Wszystkie są. Tam nie było żadnej ekshumacji. Yes, the bodies are still there. There was no exhumation there. Bo z tego głównego miejsca, z głównej mogiły, w 1945 roku ekshumowano ciała i przewieziono na Kirkut. Because from this main mass grave in 45 they came here and did exhumations and moved all bodies to Jewish cemetery here. Ale rozmawiałem z ludźmi, już oni nie żyją, którzy wozili te ciała na Kirkut, czy wszystkie ciała zostały wywiezione. Nie wszystkie zostały wywiezione, pytałem dlaczego, ponieważ zabrakło gotówki, pieniędzy już nie starczyło na opłacanie tych woźnic. Więc zostały, część ciał została tam. A jak się nazywa? So I asked because I was speaking with people who were riding this, taking those bodies to the cemetery, and I asked if all those bodies were taken, and they said no, not all bodies, because there was not enough money to pay for those guys for transportation. How old was he when this happened? Ile pan miał lat? Jak to się stało? Sześć. I was six. And you remember the sounds? I pamięta pan wciąż te krzyki? Tak. Pamięć dziecka przechodzi. No to było tak. Dziecko nie wiedziało, co to jest. Najpierw był krzyk, taki rozpaczliwy krzyk z przewagą głosów kobiecych. To trwało tam minuta, a potem salwa karabinowa, wystrzały i chwila ciszy. I za chwilę znowu krzyk, strzały, cisza. Krzyk, strzały, cisza. Memory of a kid stays for the whole life, and I remember because as a kid I didn't know what's happening. I just could hear the screaming, mostly woman voices, and then shots and silence, and the break, and again screaming, shot and silence, and again. Well, look, I mean, it's again what you did to go to the site and to build the memorial and to do the work you did, again on behalf of all of the Jewish people, those who were killed and those who are still alive, thank you. To co pan zrobił, że pan zrobił to upamiętnienie i nie zapomniał, ja chciałem podziękować i w imieniu tych wszystkich Żydów, którzy zginęli, i w imieniu wszystkich Żydów, którzy żyją. Dziękujemy panu. Jest wiele miejsc już upamiętnionych. Zajmuje się tym fundacja, którą założył Zbigniew Niziński z Warszawy. Ta fundacja nazywa się Pamięć, która trwa. There are many places commemorated
by foundation memory, which still exists, by Mr. Niziński from Warsaw. W 2004 roku